listopadzie rozpoczęliśmy akcję pomiarową Małopolska bez smogu wspólnie z Radiem Kraków i Województwem Małopolskim. Akcja ma na celu prowadzenie pomiarów w okresie 6 tygodni w 8 gminach z krakowskiego Obwarzanka oraz w Tyńcu. W związku z wprowadzeniem zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie, powietrze w naszym mieście poprawiło się. Głównym problemem obecnie dla Krakowa jest napływ z gmin ościennych. Bez zdecydowanych działań samorządów nie wyeliminujemy tego problemu. Akcja pomiarowa ma na celu budowanie świadomości wśród mieszkańców, ale także mobilizowanie władz do skutecznych i zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Michałowice jest zróżnicowana, jeśli chodzi o kształtowanie terenu. W tych terenach, na wierzchowinach, na szczytach wzniesień, tam to powietrze zawsze jest lepsze, natomiast w samej Dolinie Dubni to powietrze jest fatalne. Często mówiło się, że miasta takie jak Kraków, Katowice, duże aglomeracje są zanieczyszczone, te stężenia pyłów zawieszonych w tych miastach są duże, natomiast no, nikt nie wspominał o małych miejscowościach, gdzie po prostu no, nie było monitoringu. I co nam się udało zidentyfikować, to tak naprawdę, że w bardzo wielu tych miejscowościach ta jakość powietrza jest dużo gorsza niż w Krakowie, o którym się najczęściej w mediach wtedy wspominało. Odnotowywałem takie opinie, że dużo ludzi na przykład wyprowadzało się z Krakowa ze względu na złą jakość powietrza. Bardzo często do tych miejscowości, gdzie potem odnotowaliśmy, że ta jakość powietrza jest i tak gorsza jeszcze niż w Krakowie. Obecnie jesteśmy na etapie wykonywania inwentaryzacji gminy Wieliczka. Chcemy się dowiedzieć, ile mamy jeszcze tych starych piecy niskoemisyjnych, ile nam jeszcze pozostało do wymiany, bo jak wiemy, zgodnie z uchwałą antysmogową, musimy je do końca 2022 roku wymienić. Szacujemy, że może ich być na ten moment około 4,5 tysiąca, 5 tysięcy. Do tej pory wymieniliśmy ponad 700 takich kotłów. Ankiet, gdzie mieszkańcy chcą wymienić te kotły, są chętni, mamy około jeszcze 500. Do tej pory, korzystając z tych środków, udało się wymienić 230 kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe kondensacyjne. Mieszkańcy cały czas mogą składać wnioski, ponieważ mamy jeszcze dostępną pulę środków przeznaczoną właśnie na ten cel wymiany kotłów. Trzeba się spieszyć, ponieważ te środki na pewno kiedyś się skończą, a zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego, mieszkańcy i tak będą zobowiązani te kotły wymienić, więc warto to zrobić teraz, kiedy jest możliwość dofinansowania takiej inwestycji. Zanieczyszczenie powietrza wynikające z tego, że my musimy wytworzyć sobie ciepło w gospodarstwie domowym, mieć ciepłą wodę użytkową, ale też z potrzeby naszego przemieszczania się, czyli wykorzystania po prostu auta, najczęściej oczywiście spalinowego, więc znowu mamy do czynienia z procesem spalania, tylko w tym momencie paliw ciekłych, powodują, że często w warunkach polskich, szczególnie w tych lokalizacjach, które mają niekorzystne położenie topograficzne, mają zabudowane korytarze przewietrzania miasta, występuje zjawisko smogu. A jeżeli ono występuje, no to przekłada się na konsekwencje naszego życia. To już nawet nie chodzi o sam komfort funkcjonowania w przestrzeni miejskiej, ale chodzi o to, że my żyjemy krócej. A chyba nikt tego nie chce, więc musimy zrobić wszystko, żeby tego smogu po prostu się pozbyć. Nie tylko z Krakowa, ale z Obwarzanka Krakowskiego. Jestem mieszkańcem osiedla peryferyjnego, dokładnie osiedla Tyniec. Sam skorzystałem z projektu, jaki nasze miasto udostępniło. Wymieniłem stary piec węglowy na pompę ciepła. Zachęcam do tego wszystkich, aby korzystali, bo różnica jest ogromna. Wychodząc teraz wieczorami na nasze osiedle, no można po prostu zacząć oddychać. Będzie było czuć spaliny. Teraz mieszkańcy grzewają swoje budynki gazem lub pompą ciepła. Nie muszę zaglądać do pieca, nie muszę wynosić popiołu, nie muszę się martwić, że zaraz mi wygaśnie i muszę od nowa nagrzewać budynek. Teraz wszystko jest automatyczne, bardzo wygodne, zwłaszcza dla starszych osób, które są tradycjonalistami. No po prostu bardzo duża wygoda. Największy problem, jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest sezon jesień-zima.
ta wczesna zima, późna zima. Oczywiście i tu mamy do czynienia z przekroczeniami norm w zakresie pyłów PM2,5, PM10. Powietrze nie zna granic. Te statystyki, jeżeli chodzi o te normy, będą się różnie przekładały w różnych miejscowościach, no ale mamy tutaj takie dominujące miejscowości jak Brzezie, gdzie niestety mamy bardzo dużo interwencji i tam rzeczywiście i również w bieżącym okresie, zwłaszcza rano, wieczorem, te normy, jeżeli chodzi o te pyły, zostały przekroczone. Wymieniamy kotły, no jeszcze sporo mamy do wymiany, bo 2700 sztuk jeszcze przed nami, ale w chwili obecnej do tego momentu wymieniliśmy ponad 600 kotłów, tych kopciuchów. W samym Brzeziu mamy jeszcze ich 119. Więc jest to jeszcze taka liczba, nad którą należy pracować. No i edukować mieszkańców, zachęcać ich do tego, żeby wymieniali te piece, korzystali z naszych programów, żeby dbali o to nasze wspólne dobro i zdrowie. Wychodząc na zewnątrz, a zwłaszcza jeśli planujemy aktywność fizyczną, warto zwrócić uwagę na miejsca, gdzie te stężenia są mniejsze i unikać godzin, w których obserwuje się szczytowe stężenia zanieczyszczeń powietrza. Co dalej? Będąc na zewnątrz, wtedy kiedy tych zanieczyszczeń jest wcale nie mało, warto ograniczyć wentylację, to znaczy de facto ograniczyć wysiłek. Nie planować na przykład biegania, joggingu w godzinach, kiedy te stężenia smogu są szczytowe. Ważne jest, żeby oddychać przez nos, a nie przez usta. Nasz nos jest fantastycznym filtrem, który zatrzymuje bardzo wiele dużych zanieczyszczeń powietrza, pyłowych. Problem pojawia się wtedy, kiedy mamy na przykład katar. Osoby, które mają przewlekły nieżyt nosa. W tym momencie one są zmuszone do oddychania przez usta. I tutaj taką pomocą może być noszenie maseczek. Dobrej jakości, odpowiednio często zmieniana, pozwoli zmniejszyć ilości dużych znowu przede wszystkim zanieczyszczeń, które wnikają do układu oddechowego. Przypomnę Japończyków, u których standardem jest chodzenie w maseczkach na ulicy w sezonie infekcyjnym czy w sezonie szczytowych zanieczyszczeń powietrza. Od 3 lat intensywnie wspieramy mieszkańców w dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła. Wymieniliśmy ponad 300 pieców dla mieszkańców, czy to z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czy z programu PONE. Kolejne 250 mamy w planach na najbliższe 2 lata, a mamy ich jeszcze 1890 do wymiany, także jeszcze troszkę jest. Bardzo mocno zaangażowaliśmy się w taką też promocję edukacyjną w szkołach, przedszkolach, wśród seniorów na terenie naszej gminy. Prowadzimy piknik ekologiczny co roku we wrześniu, gdzie pokazujemy mieszkańcom też wszelkie konsekwencje palenia w piecach różnymi odpadami. Jest poprawa, to dopiero zestawienia roku 2019 z czujników energii pokażą rzeczywiście, o ile jest na plus, no bo zostały podjęte działania zmierzające do wymiany kopciuchów. Około 1100 jest do wymiany. Już zostało wymienione ponad 360 w ramach programu ZIT oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska również wymienialiśmy piece, więc to już jest ponad 400 wymienionych w ciągu 2 ostatnich lat. Pierwsze efekty przynosi w Krakowie uchwała antysmogowa. Widać poprawę powietrza nad Krakowem, widać także tą zwiększoną aktywność mieszkańców, widać wspólną troskę na rzecz powietrza krakowskiego, ale smog nie zna granic, w związku z tym musimy te działania przekuwać także na aktywność sąsiadów, aktywność najbliższych gmin położonych wokół Krakowa, tak zwanego krakowskiego obwarzanka. Stąd też nasz apel, nasza aktywność i przekonywanie wszystkich do takich działań, jak te podjęte w Krakowie.